No w dniu dzisiejszym przedstawił Pan na konferencji prasowej dokumenty odnośnie już tak dosyć długo tutaj trwającej sprawy Pana Marka Sikory. Co z nich wynika? No następna część serialu, prawda? To jest to jakby, zrobiliśmy tą konferencję prasową, bo czułem się jakby zobowiązany wtedy, kiedy w debacie w telewizji kablowej mówiliśmy o tym, że o takie dokumenty wystąpiliśmy. Czułem się zobowiązany, że te dokumenty do publicznej wiadomości przekażemy i dzisiaj na konferencji prasowej te dokumenty przekazaliśmy. Nie są to dokumenty tajne, nie są to dokumenty poufne, można było je przekazać. Wynika z nich, że Marek Sikora, pan prezydent Marek Sikora, przepraszam, prowadził działalność gospodarczą, gdzie to nie jest tylko, że firmował, ale także projektował, gdzie był czynnym uczestnikiem tej działalności i tak wynika z dokumentów CBA. Właśnie, te dokumenty nie były ani tajne, ani niejawne nawet, bo tam różne pozamyta. My również złożyliśmy wniosek o te dokumenty. Czy to dobra praktyka, kiedy, jak pan tutaj wspominał, dokumenty, które właściwie powinny być do użytku publicznego przedstawione bezpośrednio, są, że tak powiem, przechowywane, nie wiem, czy liczono na to, że one przed wyborami może nie wypłyną? Nie, ja podejrzewam, że liczono na to, że nie wypłyną przed wyborami, ale też liczono pewnie na to, że mówiąc, że to są jakieś dokumenty, których nie można przekazać, chciano usprawiedliwić w ten sposób decyzję pana prezydenta, który raz... Pan prezydent samodzielnie dokonał decyzji, co jest jawne, a co nie? Ale oczywiście, że tak. No to skoro dzisiaj możemy to przekazywać, to tak właśnie było. I to miało być jakby usprawiedliwieniem decyzji prezydenta, że on tych dokumentów nie ujawnia. Myślę, że niepotrzebnie, bo to jest to, co mówiłem na konferencji prasowej. Dziś mamy jakby dowód na to, że ręka rękę myje, że panowie jakby razem ze sobą współpracują. Mówiliśmy o tym, że pan Marek Sikora komunikował się z panem prezydentem, mówił, że taką działalność prowadzi, że bierze za to pieniądze i takie inne rzeczy. No skoro nie, że tak powiem, nie ukręcono głowy tej sprawie zaraz wtedy, kiedy pan prezydent o tym wiedział, to rozumiem, że też firmował tą całą działalność. To znaczy firmował tyle o ile, że wiedział o niej i nie nakazał jakby przerwania tego, wiedząc, że pan prezydent, będąc wiceprezydentem miasta, takiej działalności prowadzić nie może. No właśnie, wystąpiła tutaj też różnica zdań. Z jednej strony, jak pan wspominał, dla wywiadu dla radia, pan wiceprezydent Marek Sikora twierdził, że prezydent Malinowski wie, natomiast później prezydent Robert Malinowski zaprzeczył tej informacji. No powiem delikatnie, no zwykłe krętactwo, prawda, w sprawie, która tak naprawdę, gdyby transparentnie o niej mówić, przeszłaby bez echa. Dzisiaj zrobiła się tego afera i po co to, po co takie krętactwo, nie rozumiem. Myśli pan, że to jest taka jednostkowa sprawa, czy takich spraw może być więcej? Nie tylko odnośnie tej jednej osoby. Pytam w kontekście, tutaj niektórzy kandydaci, kontrkandydaci pana w wyborach na Urząd Prezydenta Miasta Grudziądza podejmują taki temat, że urzędnicy powinni być przejrzyści, że jakieś dodatkowe deklaracje powinni składać. No już nie będę tutaj sprawy, że tak powiem, rozwijał, natomiast no jest dużo zarzutów w stosunku też do innych osób. Ja powiem tak, że to, że urzędnicy powinni być jakby kryształowi, to nie ulega wątpliwości, prawda? Ale to zależy od tego, kto jaką ręką tych urzędników prowadzi. Jeżeli pozwalam na takie sytuacje, które są z panem Sikorą, jeżeli pozwalam na takie sytuacje, które są z panią Obruszkiewicz, jeżeli pozwalam na takie sytuacje, kiedy przyjmuję do pracy po najniższych wynagrodzeniach młodych demokratów tylko po to, żeby zaspokoić jakieś swoje polityczne zobowiązania. A o kim tutaj mowa? No, w urzędzie pracuje jakby wielu ludzi, którzy związani są z młodymi demokratami, pracują za najniższą płacę krajową i to powoduje też to, że mamy coraz więcej pretensji do naszych urzędników, że oni nie pracują dla nas, że oni tylko pracują po to, byle pracować. Nie przestrzegają takich sytuacji prawnych, o których tu dzisiaj mówimy, chociażby tu z panem prezydentem. Jeżeli nie
mocną ręką nie prowadzę takiego urzędu, czy sprawiedliwą ręką nie prowadzę takiego urzędu, no to te sytuacje, ryba psuje się od głowy, prawda? Można domniemać, że skoro dzieje się to na wierchuszce urzędu, to może się to dziać na różnych innych miejscach, a z panią Obruszkiewicz mamy taką sytuację, gdzie to potwierdza to, co przed chwilą mówiłem. Nie?